1050 rocznica Chrztu Polski, Światowe Dni Młodzieży, Rok Miłosierdzia, Pielgrzymka Papieska. Proszę powiedzieć, jak pielęgnować owoce tego wielkiego czasu łaski, bo to był deszcz łask w roku 2016, żebyśmy tego nie zatracili. Tu potrzebujemy takiej wskazówki ojcowskiej zbyt chyba dużo w przed tymi wydarzeniami mówiło się i poświęcało się nawet medialnie sprawom przygotowań, wszelkiego typu. A czy to będzie, prawda, wystarczająca taka czy inna y, 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 transmisja, a czy będą warunki spełnione, a czy będzie komunikacja, czy wszystkie inne rzeczy, które one są ważne, ale to są drugorzędne, bo najważniejszym jednak jest sprawa wymiaru duchowego i tu się nie oszukujmy, że na przykład to, co media zaczynają dalej, bym powiedział, rozprowadzać, że Zgromadzenie Narodowe, które się prawda, spotkało właśnie w Poznaniu, i razem episkopat, rząd, sej, senat i wszyscy ambasadorowie, czy zaproszeni goście. To było narodowe wtedy spotkanie w wymiarze państwowym, ale ono później miało swoje przedłużenie na Jesnej Górze, kiedy Ojciec Święty osobistą decyzją zaznaczył, że chce być tutaj i dotknąć tej wypróbowanej wiary Kościoła, bo czym innym już były prawda, Światowe Dni Młodzieży w Krakowie. One miały swój charakter, swój temat związany z miłosierdziem, a tutaj tego rodzaju przeżycia, one muszą być łącznie widziane. To znaczy, ja jeszcze raz to podkreślę, opatrzność Boża nad nami, nad naszą ojczyzną sprawiła, że te wszystkie nasze zamierzenia i inicjatywy, one się poskładały w odpowiednią, bym powiedział, proporcję i dlatego to świadectwo, które poszło w świat poprzez również ludzi młodych, ale również i tego rodzaju relacje, chociażby radiowe, telewizyjne czy prasowe, one pokazują, że człowiek jest mocny Bogiem a nie tylko swoimi planami i największymi pieniędzmi, bo tu naprawdę nie chodziło też o pieniądze, chociaż one są z tym dziełem też związane. I najlepszym tego dowodem jest, że z radością ksiądz kardynał... Stanisław Dziwisz powiedział, nie mamy żadnych długów i to musiał usłyszeć świat i to musiało usłyszeć nasza ojczyzna, żebyśmy zrozumieli, że tutaj sprawy finansowe one tylko potwierdzają to, co jest sprawą ducha i co jest sprawą, bym powiedział, jakiejś naszej prawdziwej dumy. Mamy prawo się ucieszyć tymi wydarzeniami, mamy być prawo dumni że współpracując z łaską będziemy dalej na odpowiednim poziomie.